Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a do świąt pozostało już tylko 5 dni. Kontynuujemy nasze przedświąteczne vlogmasy. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, że choinka już stoi w pełnej krasie, przystrojona. Znalazły się też urocze, wykonane przez dzieciaki ozdoby. Jakieś z przedszkola, ale też takie całkowicie samodzielne, także łączymy takie rzeczy. Dzieci się bardzo cieszą, że ich dekoracje też mogły zawisnąć pomiędzy innymi. Tu mamy takie super pierniczki z masy solnej. Także różne takie drobne gadżety. Jestem super ciekawa tego, jaka choinka jest u Was. Czy macie choinkę żywą, czy może macie choinkę sztuczną, no i w jakich kolorach je ubieracie. U nas, jak widać, są takie akcenty śnieżne. Tutaj mamy takie różne plastikowe śnieżynki, mamy dużo szyszek. Szyszki generalnie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ozdoby, to u nas zdecydowanie królują, także mamy z rozmaitych drzew różne szyszki. Tutaj nawet znajdziemy taką jedną ze świerka. Także tak prezentuje się nasza choinka. Jestem bardzo ciekawa właśnie, jak to wygląda u Was. A że nie tylko choinka to jest jedyna roślina, to chciałam Wam pokazać tego boroka. No, że najpierw zaczniemy od liścia. To jest ta Diefenbachia reflektor. To jest ten nowy liść, który wypuściła. Ale co tu się wydarzyło w ogóle? No ten pęd po prostu w połowie chyba podmarzł, mam wrażenie, ponieważ stała przy oknie i wychodzi na to, że po prostu przymarzła. Nie wiem, jak to jest możliwe do końca. No i naprawdę wszystko wskazuje na to, że takie suszone fragmenty, że to ewidentnie widać, że jest to tkanka uszkodzona, to nie jest przelanie. Tutaj pęd u góry, wszystko w porządku, pęd na dole w porządku, a w tym miejscu po prostu zniszczona tkanka, mogę to łatwo usunąć. Och, także jak widzicie, zima nie jest dla naszych roślin łatwa. Tutaj też widać, że ta tkanka jest cały czas jeszcze taka żółta, więc trzeba będzie to usunąć. No ale mam nadzieję, że odpuści z tego dolnego fragmentu, który jest dość dobrze ukorzeniony, także... No już się cieszyłam, że wyszedł pierwszy fajny liść, niezniszczony. Kolejny był w drodze, a tutaj taka przykra niespodzianka właśnie. Niestety ta zima po prostu i to, co się dzieje w tym roku z roślinami zimą, mnie naprawdę serdecznie dobija momentami. Także nie wiem jak u Was, ale u mnie mam wrażenie, to jest taki moment naprawdę kryzysowy. Czekam kochani na nowy rok, czekam na to, że dzień zacznie się robić dłuższy i że nasze rośliny też odżyją i one właśnie na te światło, na te słońce czekają cały czas. Także takim kiedyś pięknym i liczyłam na piękną roślinę liściem Diefenbachii reflektor się niestety przyjdzie mi pożegnać. Także to taka mała sadzoneczka. A już dzisiaj chciałam Was kochani zaprosić na jutrzejszy odcinek, ponieważ nie wiem do końca, jak to się wydarzyło, ale jutro będzie już setny odcinek. Także już jutro setny odcinek na kanale, więc nie mogło to zostać niezauważone. Dlatego jest przygotowany przeze mnie specjalnie dla Was już jakiś czas temu specjalny odcinek właśnie setny. I generalnie szykują się zmiany. Także kochani, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to Was serdecznie do tego zachęcam. Przypominam o tym, że możecie oprócz subskrypcji kliknąć ikonkę dzwoneczka, wtedy na pewno nie przegapicie nowych odcinków. Filmy na kanale z pewnością nie będą pojawiały się z taką częstotliwością jak teraz w okresie vlogmasów, czyli gdzie się staram się codziennie publikować chociażby jakiegoś shorta. Natomiast myślę, że te wszystkie zmiany będą bardzo pozytywne. A napiszcie w komentarzu też, jak Wy dekorujecie choinkę na samym szczycie. Czy dajecie takiego czuba, gwiazdę, czy może anioła. U nas dzieci zadecydowały w tym roku, że ma się pojawić gwiazda. Także jest gwiazda. Kochani, w tym przedświątecznym czasie życzę Wam, żebyście znaleźli chwilę, żeby właśnie mile spędzić chwilę
żeby wypić kubek herbaty, żeby może zrobić jakieś pyszne kruche ciasteczka lub pierniczki. Znajdźcie chwilę dla siebie, a my widzimy się już jutro w bardzo dla mnie specjalnym setnym odcinku, na który Was już dziś serdecznie zapraszam. Wszystkiego, kochani, zielonego, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia jutro. Pa, pa!